przystanie ku święciu i utwierdził waszą miłość. Będziemy słuchać Słowa Bożego, ale po tego rozważania, ale będziemy także uczestniczyć w mszy świętej, którą sprawi, prosząc Boga o obfite błogosławieństwo dla młodej pary. Jak zawsze, stańmy w prawdzie w duszy Twojej. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. I była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja, twoja sprawa i jasno? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina? Wtedy Matka jego powiedziała: zróbcie wszystko, co powiem wam po tym. Stało zaś tam sześć tonów kamieni, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy kamienie. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stąpie wodą i napełnijcie je aż po brzegu. Potem do nich powiedział: zaczepnijcie teraz i zanieście staroście weselne. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wodę, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsz. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. I taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniów. Oto słowo Pańskie. Będą nadal się zajęli.
Ale wszystkim na to szczerze coś nie da się. Tak mi to pomoże. Panie Boże, przychodzący. Krócy jedyny. I wszyscy szli. Jaki na to? Do Ciebie zwracanie do męża. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię dopuszczę do śmierci. Tak mi to Panusz, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy jedyny i wszyscy święci. Święty. Amen. To wiara swego.